fuck you! Panie, panowie, dziewczęta i chłopcy, ladies and gentlemen, Dolor Helen, bo mam nadzieję, w tej chwili jesteście świadkami historycznego wydarzenia. Oto premiera pierwszego polskiego rock'n'rollowego piwa Big Tits. To nie jestem szczęśliwy. A, i teraz na początek to miałbyś szczęście, ale jest. Jestem szczęśliwy, że mogę być z wami dzisiaj tutaj. Przede wszystkim dlatego, że jest nasze piwo, jest piwo Big Tits na imprezie. Zapraszam do stoiska 26, to jest piwo zrobione specjalnie dla zespołu. Także okej, słuchajcie, zapraszam, naprawdę piwo ma cały czas na razie dobre recenzje, same pozytywne głosy. Jestem ciekawy waszej opinii, zapraszamy serdecznie. To jest piwo limitowane, tylko 14 tysięcy butelek, tak więc krótka seria, nie będziemy tego na pewno powtarzać. Ono ma pewnie taki charakter wielkiej przygody. Dla nas to nie jest oczywiście żaden biznes, jest to po prostu happening, jest to dzieło sztuki, tak to traktujemy. Ma to charakter właśnie takiej wąskiej kolekcji. Bardzo serdecznie wam to piwo polecam. Tym bardziej, że no, to jest właśnie taka niewielka ilość i na pewno, nie wiem, za niebawem pojawi się, podobno już jest na Allegro, chodzi w jakichś tajemniczych cenach. Piwo jest pasteryzowane, więc spokojnie można do domu kupić sobie jako pamiątkę dla mamy, dla taty, dla ojca, dla kochanki, kochanka, dla teściowej. No i cóż, stoisko 26, browar piwna, to jest zaprzyjaźnione miejsce z załogą Big Tytsa. Tam często bywamy na ulicy Piwnej. W Gdańsku. W Gdańsku. To jest zresztą ciekawa ulica, jak ktoś zna Gdańsk, to jest słynna ulica Długa, Piwna jest równoległa do Długiej. Tam już w latach w XIX wieku wyrabiano słynne piwo jopejskie, którego przepis się nie zachował, ale no, jest jakby z tym związana nazwa tej ulicy i pewna legenda. Stąd nasi przyjaciele, Tomek Rzepnicki i cała załoga, właśnie tam kultywują te tradycje piwowarskie w postaci takiego mini browaru. Polecam wam ten lokal, to jest ulica Piwna 51 przez 52 w Gdańsku, samo serce gdańskiej Starówki. Warto tam zajrzeć chociażby po to, żeby napić się dobrego piwa. Oczywiście tam oni mają szeroką ofertę, nie tylko piwo Big Tits, ale także inne różne tajemnicze sytuacje, o których na pewno powiedzą wam przy stoisku 26, do którego serdecznie zapraszam.